Szczęść Boże, coś Wam powiem. Pamiętacie ze szkoły pracę w grupach? Jakiś temat do wykonania wspólnie, niemalże zawsze w takiej grupie był ktoś, kto robił wszystko i był ktoś, kto nie robił nic. Na koniec tak wszyscy otrzymywali taką samą ocenę. Istnieje przekonanie, że tak samo będzie działo się w przypadku zbawienia. W końcu Pan Jezus wszystko przy wsparciu Ojca załatwił, wykonał całą robotę od pokochania człowieka przed stworzeniem go, poprzez ochranianie go przez wieki, napominanie i przypominanie o nawróceniu, aż do oddania swego życia na krzyżu i zmartwychwstanie. W ten sposób pokonać śmierć. I później człowiek mówi, jaki ten Pan Jezus jest dobry, cudowny. Jak to dobrze, że On to wszystko zrobił. I dzięki, że dał nam bilety wejścia do nieba. Niestety, szkolne zasady nie działają w tym życiu. Posiadanie wejściówki do raju nie oznacza faktycznego wejścia. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju voucher, który należy aktywować przestrzeganiem prostych zasad. Wszystkich myślących, że drzwi raju otwarte są na oścież i wiedzie tam szeroka droga, nazwani są przez Jezusa plemieniem przewrotnym. Żąda się znaku, ale czy może coś nas jeszcze bardziej przekonać do wiary w zbawienie niż zmartwychwstanie Chrystusa? Czy jest jakikolwiek większy cud? Świadkowie uzdrowień, egzorcyzmów, narzuceń są czegoś ekstra. Niestety wielu ludzi w ten sposób podchodzi, bo mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Jakby nic się nie stało, a to, co się stało, jakby było nieistotne. Jezus odwołuje się do misji Jonasza, który początkowo opierał się zadaniu, by iść i głosić zniszczenie, jeśli Niniwa się nie nawróci. I ludzie przejęli się Jego słowami, choć Jonasz był tylko posłańcem. Jezus jest kimś znacznie ważniejszym. Słowa i czyny są ze sobą zjednoczone, a wszystko z polecenia Ojca. Przesłanie Jezusa jest bardzo wymowne. On mówi nam, ludzie kochani, no spróbujcie wreszcie wsłuchać się w moją naukę. Przecież do nawrócenia mamy wszystko, co jest potrzebne. Mamy Pismo Święte. Mamy w zasięgu kościoły, gdzie celebruje się Eucharystię, gdzie jest spowiedź. A w dalszym ciągu nie widać tłumów, które przywdziewają wór pokutny i siadają w popiele. To znaczy, w dalszym ciągu nie widać wiary, która uleciała z człowieka, by na nowo ją zebrać. Na nas po prostu nic nie działa. Była pandemia, która wzbudziła strach, ale nawrócenie nie nastąpiło. Są wojny, ale i one przeszły na dalszy plan, bo przecież życie toczy się inną drogą. Jeśli by nawet ktoś stanął przed człowiekiem, grożąc mu, że to jego ostatnie 5 minut życia, to nawróciłby się? Zdążyłby? Czy byłoby to prawdziwe? Możemy się rozglądać wokół i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ludzie chcą żyć w jedności z Panem Bogiem. Albo nie. Nie patrzmy się na innych. Nie komentujmy, nie oceniajmy. Zacznijmy od siebie i sprawdźmy swoje wnętrze i powiedzmy, czy Bóg jest w nas wystarczająco obecny. Stare przysłowie mówi, nie ma bardziej głuchego niż ten, który nie chce usłyszeć. Kto rozpoznaje zmartwychwstałego Chrystusa, ten otrzymuje zbawienie. Kto przechodzi obojętnie, stając przed sędzią, dozna potępienia za upartą niewiarę. Wiedząc, jak mówił sługa Boży Jakub Alberione, że Bóg nie marnuje światła. Włącza lampy w miarę potrzeby, ale zawsze w odpowiednim momencie. Zaakceptujmy Go z wiarą i miłością. Uznajmy Go, by i On uznał nas za swoich uczniów, którzy odrobili lekcje i uwierzyli miłości. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.